Rafał, teraz już chwila oddechu, program jest zakończony. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy teraz może trochę bardziej Kamili w przygotowaniach do ślubu bardziej nie pomożesz, jak już masz trochę więcej czasu. No, kto nie powiedział, że kolejne projekty się nie zaczęły, o których oczywiście no, nie mogę mówić, natomiast jeżeli chodzi o ślub, to poczyniliśmy parę kroków do przodu, ale naprawdę nie chcę za dużo mówić. Kamila gdzieś tutaj jest i zaraz pewnie po prostu chcielibyśmy to na razie zachować dla siebie. Ale Polska czy zagranica? Nie, zdecydowanie Polska. Chcielibyśmy zrobić naprawdę takie typowe polskie duże weselicho, bo mamy duże rodziny i jesteśmy bardzo zżyci z tą rodziną, więc ciężko by ich było gdziekolwiek przetransportować. A nigdy cię nikt nie zapytał o menu, czy to będą wykwitne dania rodem z Warszawy, czy to będzie po prostu rosół i schabowy u ciebie na weselu? Podejrzewam, że to będzie raczej tradycyjna polska kuchnia. Byłem już w paru miejscach na świecie i stwierdzam, że nasza polska kuchnia jest the best.